Sebastianie, jesteśmy na ostatniej edycji projektu Warsaw Fashion Day w Warszawie w hotelu Bristol. Jak tobie podobał się tegoroczny właśnie ten warszawski dzień modowy, w ramach którego odbyło się kilka różnych pokazów modowych? Który projektant lub projektantka, który pokaz modowy tobie najbardziej przypadł do serca? Czy powiem tak, mi ogólnie podobały się wszystkie, ponieważ to był mój taki debiut, byłem po raz pierwszy tutaj zaproszony i po raz pierwszy na żywo oglądałem pokaz mody. Więc dla mnie to było totalne show i wszystko mi się mega podobało. Nie ma co ukrywać, że jesteś ze świata muzycznego, czyli poprzednio nie brałeś udziału w pokazach modowych, a tylko, jak rozumiem, tylko na scenie występowałeś przed szeroką publicznością. Tak jest, śpiewałem, prowadziłem nieraz imprezy jako prowadzący z koleżanką, ale to jest mój typowy debiut. Trzymając się tematyki modowej, jaki ty osobiście masz własny styl? Ponieważ z jednej strony jesteś tutaj muzykiem disco polowym, a z drugiej strony dzisiaj mieliśmy okazję podziwiać różnego rodzaju kreacje, czy to męskie, czy kobiece, które tak naprawdę zakłada się, nosi się właśnie na czerwonych dywanach, na różnych eventach, galach. Natomiast twój świat jest troszeczkę inny. Czy coś dzisiaj miałeś okazję sobie upolować, oglądając właśnie te pokazy modowe? Raczej tak. Głównie ja lubię takie kolory, jak są te bluzy, marynarki dzisiaj takie były, czy koszule kolorowe z różnymi gadżetami. No bo w naszej muzyce disco musi być kolorowo i radośnie. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na ten rok? Gdzie my ciebie ponownie zobaczymy? Czy w tym roku już to będziesz koncertowe, czy już dopiero w przyszłym roku? Powiem tak, cały czas nas zapraszają, teraz udzielamy się dużo na charytatywnych koncertach, pomagamy dzieciom jako zespół Mister Sebi. Ale mamy w planach teraz wypuścić jeszcze jeden teledysk, ale chcemy pozostawić to jeszcze tajemnicą.